Cześć, siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Mianowicie ostatnia pryzma kiszonki z kukurydzy u mnie. Mamy 28 wrzesień roku pańskiego 2021, a ja pozdrawiam was bardzo serdecznie. Przypominam o naszej zrzutce na gospodarstwo, które się spaliło u państwa Kowalczyków. Bardzo dziękuję tym osobom, które już płaciły jakieś pieniążki, bardzo się zrzutka fajnie posuwa. Także słuchajcie, ujeżdżamy sobie pryzemkę. Jest ze mną dzisiaj Kamila i Arek z firmy T-Max. Mianowicie robimy sobie takie doświadczenie, że używamy zakiszacza na sieczkarni z aplikatorze. Coś takiego, słuchajcie, taką saszetkę. Dokładnym dawkowaniu dorabialiśmy, powie Arek. Ale mianowicie co się zmieniło, bo ja nie jestem specjalistą od takich rzeczy. Będziemy widzieć efekt później. Słuchajcie, zawsze ujeżdżałem fryzmę na koniec w poprzek, nawet tą pierwszą, którą robiliśmy 12 hektarów. Arek powiedział, że pryzmy nie ubija się w poprzek. No jest specjalistą od tego, zobaczymy. Dlatego pokazał mi jeszcze, póki mogę, boki tu dobić wzdłuż i jeździć tylko górę, ubijać. Zjedził, że koła zrywają poprzek, jeżdżenie to, co jest ugniecione z tą strony, dlatego boki się psują, więc nie będziemy teraz ujeżdżać w poprzek. Zobaczymy jego recepturę plus zakiszacze z aplikatora. Zobaczymy, słuchajcie, jak to nam się tutaj sprawdzi. Wczoraj zasieliśmy przeżytko po kukurydzy pierwszej ściętej Corrado. Zasieliśmy Liboriusa. Przede mną się wyprzenicy. Jak widzicie, pan Izydor w kejsie równa. Nieoczekiwanie czekał mnie remont ostatnio. Słuchajcie, kejsa opierdzielił się. Wieniec zębaty na kole zamachowym nie chciał zapalać. Także rozpławiliśmy więc jedną pryzmą, drugą w tym czasie. Przy okazji wymiana sprzęgła, bo już 3000 ponad godzin nikt nie będzie teraz odpławiał. Oleje, filtry, także parę tysięcy. Pójdzie się gwizdać niestety. Zobaczymy, jaki będzie efekt tego ubijania, bo co, słuchajcie, co szkoła inaczej mówi. Drudzy chłopaki mówią, że boków nie będą tak jeździć, bo się pryzma rozpycha. No nie wiem, zobaczymy. Posłuchamy Arka, jaki będzie efekt tego ujeżdżania. Zobaczymy, pryzma będzie brana w drugiej kolejności. Tamta będzie pierwsza brana, pierwsza koszona. 12, tutaj będzie 8 hektarów. Uważam, że 20 hektarów spokojnie mi starczy tej kukurydzy. Jeszcze mamy dzisiaj gości, jest Tomek z Mazdura. Bo będziemy, słuchajcie, będziemy sobie wycinać na poletkach już pod parking. Mam nadzieję, że wszystko uda się zrobić pod oznaczenia tej kukurydzy, bo pytaliście się, jak poletka, więc będziemy to tam robić. I zbadamy może se wcześniej, jaka wilgotność, na pewno jeszcze duża, ale zbadamy, jaka ta wilgotność jest już, może to nam pokaże mniej więcej za ile dni w uśrednionej pogodzie, za ile dni będziemy, słuchajcie, mogli mniej więcej planować naszą imprezę. Naszą imprezę, także w sumie lubię ubijać pryzmę, nie powiem. I tak widzicie, jeszcze jest zielona. Wielu z was już ścięło i zapomniało. Wielu z was dopiero jeszcze będzie ciąć, ale generalnie większe gospodarstwa tną później, żeby tej suchej masy było odpowiednio. I teraz nie badaliśmy, ale uważam, że na pewno jest na poziomie 35% lub nawet troszkę wyższym. Pole, jak widzicie, zawsze co roku ta sama. Silo Strong, srebrno-czarna, bardzo mocna.
Także zostałem jeszcze tą pryzmę, jak okryję dzisiaj. Maszynka, wam nagram pewnie obsypnik, obsypiemy sobie z grubsza ziemią, bo tu jakieś widzę koty maszerują po tym psy, żeby gdzieś mi nie pożurawiły. Nie chciałem robić dwa razy, także dwie na raz po prostu okryjemy i tyle. Do samego zakiszacza robimy to pierwszy raz. Także tutaj dawkowanie Kamila z Arkiem ustalała. Na pewno wam powiedzą dokładnie, jak tutaj mieszali to. Ja oprzątałem, nie było czasu tego nagrać. Ale zobaczymy, jaki będzie. Słuchajcie, jest ze mną Arek z Timak Agro. On się bardziej zna na całych tych zakiszaczach, powie wam, jak to wygląda, co tu stosujemy, po co i tak dalej. Trzyma tu kolbę, zobaczcie, z mojego pola, widzę, że to chyba MK albo nie wiem, z mikrogranulatem, który się siedzieliśmy, jak pamiętacie. Wszystko będzie dokładnie widać później. Powiedz może właśnie, o co chodzi w zakiszaczu, po co to robimy i na czym to polega. Cześć, witam wszystkich. Cieszę się, że właśnie tutaj klient zdecydował się na współpracę z naszą firmą i oprócz mikrogranulatu do siewu kukurydzy postanowił jednak zastosować bardzo dobry konserwator do konserwacji kiszonek, nie tylko kiszonek z kukurydzy, ale i z traw. Jesteśmy tutaj przy pracy, przy umiataniu kiszonki z kukurydzy. Takie dawkowanie naszego preparatu całkowicie biologicznego, na co chciałbym zwrócić uwagę, jest taki dzisiaj dozowany przy ścinaniu kukurydzy w sieczkarni. Jest to preparat właśnie biologiczny, który nie ma żadnego wpływu na psucie się maszyn, na korozję maszyn, także spokojnie można go używać właśnie w aplikatorach czy sieczkarniach różnego tego typu rodzaju. Przede wszystkim jest to preparat właśnie, oprócz tego, że biologiczny, ma w składzie bakterie kwasu mlekowego, prionowego, a przede wszystkim na co chciałbym zwrócić uwagę, na dwa enzymy, które są w naszym zakiszaczu, a śledząc rynek, badając inne produkty, nie spotkałem właśnie, żeby tak bogaty skład, oprócz bakterii, były jeszcze enzymy. Enzymy, tak jak widzimy tutaj, kolby kukurydzy, jest bardzo dobrze, że zaziębiona, energii jest mnóstwo. Teraz enzymy mają za zadanie, żeby jak największa strawność była tej kiszonki. Czyli rozkładamy cukry złożone na cukry proste, żeby strawność cukrów, energii była na jak największym poziomie. A oprócz tego, oprócz właśnie tych enzymów, jest jeszcze dwa szczeby kwasu mlekowego, żeby jak najszybciej ograniczyć tutaj zagrzewanie się pryzmy, zejście z temperaturą, żeby temperatura jak najszybciej była obniżona i pH później w pryzmie, żeby jak najszybciej uległy zaszedł proces zakiszania. A ponadto jeszcze jest kwas, bakterie kwasu propionowego, czyli przy otwieraniu zakiszania później pryzmy z kiszonki, żeby nie było trudnej fermentacji, tak? Żeby nie zagrzewała nam się pryzma, między innymi też latem, bo to jest duży właśnie problem. I przypuśćmy, jak gdzieś jest małe ukłucie, dziurka po ptakach, bo z tym też jest bardzo duży problem, to wtedy ta pleśń, grzyb nie rozchodzi się po całej pryzmie, tylko jest po prostu małe gniazdko, bo tego jest tak w żaden sposób nie jesteśmy w stanie uleczyć, ograniczyć, aczkolwiek jest na duży, dużo niższym poziomie. Rozumiem, a powiedz może, jaki jest koszt na hektar, żeby widzowie wiedzieli, takiego preparatu? Koszt na hektar w tym roku ogólnie są kiszonki bardzo ładne, tak? Czyli większa masa, średnio przy około 50 tonach, to tak myślę, że to jest taka średnia u nas w kraju, bo myślę, że są kiszonki i lepsze masowo, więcej tonażu jeszcze można ukosić, mniej można ukosić. Myślę, że 50 ton, jak przyjmiemy, to jest taka średnia, więc około 190 zł na hektar to jest koszt takiego zakiszacza, więc myślę, że przy tych kosztach produkcji, które są obecnie, nie tylko właśnie mówiąc o nawozach i tak dalej, jakbyśmy sobie przeliczyli, ile jesteśmy w stanie zaoszczędzić nawet na śrucie, jeśli mamy więcej energii, więcej strawności, to myślę, że to nie jest koszt, a bardziej inwestycja. Ja tak zawsze mówię, że tak samo nawozy to też jest inwestycja, a nie koszty. Dokładnie. Chociaż teraz są drogie, to chyba wchodzi w koszty. A widzimy, zobaczcie, ile tam jest tak naprawdę, zobaczcie tego ziarna. Jest bardzo dużo udział ziarna, więc to jest koszt, jeżeli je zmarnujemy.
Dokładnie tak. Dokładnie tak i jeśli mówimy tutaj o kosztach, to ja uważam, że kosztem jest dla nas czas, który musimy później poświęcić jednak, żeby wyjść z traktoru, przypuśćmy jak robimy wóz paszowy, kiedy musimy odrzucić części zapleśniałe, tam gdzie wszedły, weszły nam grzyby i dla mnie to jest właśnie nasz koszt. Czyli tak? Można by skosić mniej, resztę skosić na ziarno i zarobić pieniądze. Dokładnie tak, dokładnie tak. Do tego dążymy, do optymalizacji. Ja właśnie tutaj też jeszcze rozmawialiśmy i pryzmę będę przedłużał jeszcze co najmniej o 10 metrów, bo widzę, że się nie pomieścimy. Co to dopiero jest ucięte 2 hektary z kawałkiem, a jeszcze muszę minimum zmieścić ze 6 hektarów. Także będziemy zwiększyć. I tylko się cieszyć. Często ci dziki wylatują z kukurydzy, jak tak jeździsz? 4 lat żadnego nie widziałem przetrzeszkadza. Naprawdę? Cztery lata chyba. Tak często krzyczą. Nie miałem okazji, żeby widzieć dzika tak osobiście, ale po dzikach jest od cholery, nie? Śladów, no. Ale żebym widział dzika, czy ganiał ze sieszkarnią, bo to nie wiedziałem. No i teraz jak to nawrócisz? To no, nie? Tylko tak, lubię. Tak. Możemy więcej uczyć z tej strony? Możemy. W sensie 2-3 przejazdy, w sensie na 3 góra? No, możemy, możesz tu 3 razy przejechać. W sensie poprzeczkę? Tak. Czasami to tak widziałem, nawijają jakoś, środek zostawiają. To bym nawinął, tylko jakby to macie na ten, to nie będę kółek tu tworzył. Ale nie, spokojnie. I tak później Krzysztof pewnie obkosi, powiedz mi, na ziarno. To powiedz, żeby ci jakoś tam nie zasłaniać. Często dziki wyganiał z kukurydzy. Chodziły, gniazda sobie robiły. Żadnego jeszcze nie widziałem, ani nie umili, no. Ale to ja powiem ci tak samo, bo jeżdżę tyle i po tych kukurydzach wszędzie i też nigdy nie widziałem. Raz mi kiedyś przez drogę przebiegły dziki, ale tak to nic. A kiedyś ja do pracy właśnie jechałem też na sezon kukurydzy. Sobie rano jadę, 5 godzina tam. Lecą sobie. 17 dzików przez drogę przeskakuje. Tak natrzymałem się, nagrywam. Później przebiegły na drugie pole, stoją się, patrzą się na mnie, na śniadanie, w trąbie, poleciały sobie dalej. Nie boją się teraz te zwierzęta, tak, w ogóle. Nic. Tu jest nakotłowane właśnie. O, one gniotły mocno. Ile tu może być ton? Nie, no przesadziłem, 20 ton? Nie będzie. Można by zmierzyć. Nie, to tak z ciekawości. Magię bym włączył i bym poważnie. Ale to cud na maszynie? No. Aha. No to w sumie... Pierdala. Sprzęty tu wszystko pomierzą, nie? Fajnie, bo można poważyć, no bo jak nie można przekroczyć do
wagi, no to trzeba drogę. Wiem, do transportu później. Transportu, no. Okej. Okay. No to jest plus. Mamy sobie tam. Ej, one cięgna mają zakładane te ciągniki kiedyś, czy w ogóle nie mają? Jak sieją, to tak. Teraz to przeszkadzałyby tylko. Zaczepy, wałki pourywane. To prawda. Są tą przyczepą ściągane. Jak jest potrzebne, to się wybiera z magazynku. Zawadza o to, nie? Tak to ładniej, ani jej nie chlebę, nie tłucze. Tak, nie przeszkadza, dokładnie. Ale same fosznity macie, czy jeszcze jakieś inne różnotniki też? Nie, różności są. Mamy, nie wiem, nic nie ma, czterokpany. Aha. Jest Chiny, dwa są perkpany. Okej. Okay. Jest chyba w tym momencie, żebym miał 14 zestawów. Weź teraz nad tym zapanuj, jak to się robi. Wszystko paliwo, dowieść. A za bariami jak jest? Nie ma problemu jakoś tak, żeby stać. No zależy, no bo są różności, są latarze, no. Są awarie. No w tym roku do tego łańcuch poszedł na ciołożysko, bo aha, rozwalone. I łańcuch coś tam pękł. Zawinął się, rozsadziło lagier. Tą lagierkę tam i narobiło trochę problemu, no to miał wycieczkę do centrum za sobą na bazę. Ale to z ciągnikiem? Normalnie pojechał z całym tym. Jeszcze zestawem. Jeszcze miał na forsznicie miał kukurydzy. Bo tego nie zrzucił, bo jak już wychodzą łańcuchy. Pojechał, wrócił, zrzucił i wjechaliśmy dalej. No. Ale zobacz, tu jak był taki moment, nie? Jak zupełnie inaczej silnik pracuje. Jest. Trzymało, nie? Z masy. Kolba, masa, no widać, że ona to jest. Nie, przytrzymało. Można wyczuć, jest po maszynie bardzo dobrze. Tak. Słychać, tak. Kiedy jest dużo lepsza kukurydza. Czy pamiętam kiedyś, jak to jeździła? Stary forsznic, 60 za nim. Nie, jakiś tam Pronar może, a teraz zmieniło się to wszystko i to mocno. Dobra, nie wiem, to tak się raz, dwa, trzy, chyba w tamtą stronę. Tamtą, tak, wystarczy. Tak, i tu więcej zmieniło. Tutaj zrobimy tam połóweczkę, przetniemy tam tak. Drugie połową, żeby było tak wyraźnie odcięte. Dobrze. A resztę to będzie na ziarnku zbierze. Starczy. Czy się zmieści, tak? A, o odcięciu mówisz? No. Raz, w sumie dwa, chciał Krzysztof 5, to zostawmy już. Jak będzie trzeba, to sobie na ziarku odetnę, wiesz? I już, idziemy. Parking ma być niby, tak? Tak. Ale ci udało ładnie ściąć miejsce. No. Ale widać, jak jest posiane teraz, nie? No. Trzeba. Kolega akurat się uczył siać. A tak, bo to był młody chłopak. Pierwszy raz. Tak. Jak posiał, to strzała. Ale do tego też trzeba mieć dryga, wiesz? W dalszej części vloga, dzisiaj już jest 6 bodajże, albo 5, sam nie wiem. Października, siejemy pszenicę, odmiana mokka z Markiem. Zobaczcie, dlaczego z Markiem. Jak widać pod słońce gleba, tutaj pod górę glina. Tam dalej glina. Jak widzicie, zestaw talerzowy, siewnik talerzowy. Ja stoim po kukurydzy swoim wypierdkiem, to tutaj bym miał bardzo ciężko. Więc Marek mi tutaj pomaga. Jak widzicie, tu mamy takie pole. Mokka. Dlaczego mokka? Dlatego, że pamiętacie, miałem ją w zeszłym roku. Pszenica, która najlepiej w sumie plonowała u mnie. I na coś to się przekłada, skoro według coboru zajęła w tym roku pierwsze miejsce pod względem plonowania. Pszenica ciasteczkowa, bardzo fajne, grube, beczułkowate ziarno. Pszenica z przeznaczeniem w sumie grupy C, ale specjalistycznie na ciastka. Wieje dzisiaj trochę, więc mam nadzieję, że będzie mnie słychać. Chociaż tak jak mówię, krótko. Jest tutaj ziemia klasy 4A, 4B na tej glinie. Tam pod górę, jak on sobie jedzie, a dalej mamy z tyłu przeżyto Liborius. Także jak będziemy mucić, to zobaczymy, jak nam tu będzie sypało. Miejmy nadzieję, że
bardzo fajnie, tak jak w tym roku. Niby tam rozodporność oni podają chyba w granicach 3,5 czy no do 4 tej moki, ale ona tak naprawdę fajnie przetrwała tą zimę. Siejemy 160 kg na hektar. 165 w zasadzie ustawione jest, także w zeszłym roku też tyle sieliśmy, 166 kilo. Jak widzieliście, naprawdę sypała fajnie i była ładna. Także stąd wybór padł, że będziemy dalej tą odmianę sobie sieli. Po poletkach kukurydzianych, które myślę, że będą, słuchajcie, za 3-4 tygodnie, pod koniec października, około 20 października, może 20, który pod koniec, powiedzmy. Dzisiaj Tomek ma przyjechać pomierzyć, może coś nagramy, wilgotność. Słuchajcie, ma być siana Asory, jest bardziej pszenicą, która jest nadaje się na późniejsze siewy, toleruje późniejsze siewy. Miejmy nadzieję, że wszystko ładnie nam gładko pójdzie. Jutro nadają jakiś tam deszcz, nieduży, 6 mm, ale właśnie dlatego siejemy już dzisiaj. Już dzisiaj, no wszyscy macie na pewno, wszyscy, część macie wasz posiane już. Ale tu jest ta glina, problem ze schodami tutaj na tych glinach. Skoro będzie ten deszczyk, to myślę, że będzie to idealny strzał w dziesiątkę. Oczywiście dziękuję wszystkim, którzy zeszli swoją złotówkę wchodzić dla chłopaków na pomoc po pożarze. Serdeczny Bóg zapłać, jak to ksiądz mówi, także... O, zobaczcie, kurzy się, najfajniejszy siew, jak się kurzy. Witajcie, moi drodzy, w dalszej części vloga. Złapałem dzika w kukurydzy, tam gdzie siedzi czarny. Głowa czarna, strój czarny. A tak wam obiecałem, to sobie po prostu chcemy zmierzyć na naszych poletkach wilgotność kukurydzy. Tomek ta właśnie wyszukał. Przywitaj się ładnie. Cześć. Właśnie tutaj jest na jedną z najpóźniejszych odmian. To jest 280-90. 290 ma 431 B. Zobaczymy, jak wygląda ta kukurydza na dzień dzisiejszy. Czyli gdzie, bo nawet ja rano nie wiedział, który jest 5, 6. Dzisiaj? No. Tyś nie wiesz. Ja. Przywitałem się, ale nie wiedziałem. Piąty. No, piąty, szósty, miałem piąty. No, piąty. Także zmierzymy, jak ma ta najbardziej zielona. Zobaczcie, jak ona jest wielka. Ale kolba naprawdę jest, no, moim jest zdaniem, ładna. Moim zdaniem ta kolba to jest na 13 ton co najmniej. No, jest duża kolba. Ale wilgotność też będzie duża, podejrzewam. Więc tutaj planujemy wstępie nasze poletka chyba na 3 tygodnie. Jak późniejsza będzie troszkę wilgotniejsza, to nie szkodzi. Wcześniejszych jest dużo więcej odmian. Nie ma czarnej plamki. Nie ma czarnej plamki, nie. Trzy tygodnie co najmniej. No, jeszcze takie cały pogody. Czas nalewa. Czyli prąd rośnie. Tak. Tu będzie rzecz 45. Panie, popsuł wszystko. Nie popsuł, tego nie pokażemy. Musi coś być. Jakbyś mi powiedział, że prąd rośnie, to mi z rąk wyleciał. Przeraziłeś się? Mhm. Za to nie płacisz, o co ci chodzi? No, ależ no, chciałem pokazać tobie, nie uciekaj, nie bój się mnie, przecież nie gryzę. Nie, wiem, że nie. Krzysztof. Tu będzie 45. Zaraz zobaczymy jeszcze, myślę, że tak. Zobaczymy też te wcześniejsze. No wiesz, te późniejsze też 44. No, no o 30 się pomyliłem, patrz. No, to prawda. 44,7, czyli za 20 dni będziemy mieli 35. No tak nie no, ale to no, jedna odmiana, musimy to przeżyć. Ja tu właśnie Tomkowi powiedziałem, że musimy trochę z wcześniejszych odmian więcej robić, żeby to później wychodziło. Widać, jak się mieli na ten. Tak, tak, na masło. No ale słuchaj, jest piąty, do 25 tak zakładamy te poletka około. To mamy jeszcze 20 dni, to jest przy takiej pogodzie 10%. Myślę, że nawet więcej, kwestia jaka będzie pogoda. No one teraz jak dostanie tą dojrzałość technologiczną, czyli tą czarną plamkę, to ona bardzo dobrze wodę oddaje, tylko no musimy poczekać, żeby ta dostała tą czarną. No ale uważam, że jeżeli pozostałe będą miały 27, tak, bo tak, skoro tak. Tu już poza kamerą mierzyliśmy, zaraz zmierzymy wam drugi raz odmianę inną, która miała 30, no to tamta będzie miała 20 kilka, a ta 30 kilka, to ta cena nam się powiedzmy zrówna z późniejszymi odmianami na te 30. Jakoś to przeżyje, bo chcę pszenicę tu zasiać, słuchajcie. Asory tu chcę zasiać. Kogo przepraszasz? Co? Kogo przepraszasz, Asory? Mówię, że przepraszam, że Asory chcę tu zasiać, no. A, pszenicę. Taki odmian pszenicy. No. Nie Asory, bo jako u ciebie przepraszam, tylko taka Asory pszenica. A nigdy patrz, nie pomyślałem o nich w ten sposób. Asory. Pomierzymy tą wczesną, to jest 230. 230, D ma 140. Kolba też wygląda, słuchajcie, na całym 11 ton, moim zdaniem. Nie? Ogólnie bardzo ładne są kolby. Ja ci powiem, że tak tutaj Kamila Stimako chodziła z tym kolegą, no to też
No, oceniali, że średni plon około 12-13, no ale ja mi 11 wystarczy. Nie? Oczywiście. Chociaż przy tych cenach nawozów to 17 by było dodawające. Ciekawe, czy nie jest ten, czy nie zostało trochę wilgoci na tym. No, na tej maszynce. Na mierniku, no. Nie, no jest tak jak było. 31,4, no, czyli około 30. No, czyli tam, słuchajcie, no praktycznie jak mi się upal, to możemy kosić, paletka wam nie wykoszę. No coś tam zawsze dojdzie też wilgoci potem. Po kombajnie. Nie, no mamy jeszcze 3 tygodnie. No, czyli trzeba cierpliwie poczekać. Termin jest realny. Już możesz tą panią, i chyba, że będzie inna z cateringu, żeby kotlety wstawiała powoli. I te karkówki, czy tam co tam ma? A może będzie proszek z rusztu? Nie wiadomo. Trzeba się pani zapytać z cateringu, czy tak. A będziemy brać tą samą panią, czy inną? Nie wiadomo. To jeszcze nie wiem. Nie wiadomo. Tego jeszcze nie wiem, czy sztafie. Są ważniejsi nad Tomkiem tam. Major, on, Tomek jest major, a są pułkownicy jeszcze i generał jest jakiś jeden. No, majora to trzeba mieć wygląd. To cię wie, co masz tam wytatuowane na pagonie? A stoję koło ciebie, to mogę mieć i majora. Czy tobie zyskuje? Tak. Zmierzymy jeszcze ze dwie, Tomek, nie? Przykładowo. Oczywiście, Krzysztof. Którą mierzymy? A słab to 20. 29 to jest tych... Ona zielonawo wygląda, nie, no ale z tych pierwszych tam ona będzie, nie? Bo co a, doświadczenie tak, jest z Michałem tak, robione. Tak. Kurwa, pędzelkiem operujesz jak taki kryminalistyczny. W czymś trzeba być dobry, chociaż ty. Idziemy sobie wyrwać kloby, słuchajcie. Myśmy z Tomkiem przy tym rozmawiali, że chcemy tu mulcherem sobie przejechać, żeby się nikt z was nie potknął na poletkach. To kosi, Robert? Nie, Robert przecież na tym jest, na stażu. Krzesiek kosi. No weź tam, jak padnie jak dzik w środek i tam wyrwij coś. Myślę, że w następnym vlogu wam wymienię gości zaproszonych youtuberów. Na pewno one będą to osoby, które były na pokazach Talexa. Kto tam oglądał, to na pewno dobrze pamięta, kto był. Więc na pewno będą zaproszone te osoby, już potwierdziły, że raczej będą, więc myślę, że i Grzesiu Bardowski potwierdził, Mateusz Kula po ciężkich rozmowach twierdził, że chyba będzie. No i jeszcze Grzesiek GG Agro, którego serdecznie pozdrawiamy. Po tych kilka późniejszych odmian jednak te wcześniejsze zabiją nam poniżej 30, moim zdaniem. No tak, mamy późniejszą, Krzysztof. No ale Hulk czy tam Monster kiszonkowe też będą miały jednak troszeczkę. No więcej, na pewno zawsze one troszkę gorzej tą wodę oddają na polu niż typowo. Tak, ale tutaj zejdziemy poniżej 30, myślę. Czyli słuchajcie, termin za 3 tygodnie, czwartek, piątek. Koło piątku myślimy, co Tomek? Bo taki pasuje pewnym firmom tutaj. Chyba taki jest dzień najlepszy, koniec tygodnia. Tak, no. Jak to mówiłem, piątek, dzień kur... piątek, no. Piątek, weekendu, początek. Piątek, piąteczek, piątunio, tak. Bo wiecie, że firmy mają soboty wolne, także musicie się uzbroić w cierpliwość, wziąć urlopy na uczelniach, czy tam na macierzyńskie, tacierzyńskie i inne i z nami się zrobić na imprezie. Wstępnie mamy dzisiaj piąty, czyli mamy, słuchajcie, co? Wtorek, szósty, siódmy, ósmy. Ósmy będzie piątek, tak? I plus, no powiedzmy 20 któregoś, wcześniej mam, tu będziemy badać, ogłosimy 20 któregoś, to będziemy się robić 26, 7, jakoś tam jak to wypadnie, za około 3 tygodnie, za około 3 tygodnie. Tak, jak to spada, to wszystko, ta wilgotność, wydaje mi się, że czy będzie kolej, na pewno nam chyba, na pewno w tej Polsce z PiS-em nic nie wiadomo, nie mówię żadnej partii, nic nie wiadomo, więc słuchajcie, mam nadzieję, że jestem wręcz pewny, że nic nam nie zamknie, nic, impreza będzie tak jak pierwszego roku, pamiętacie, otwarta. Myślę, co, będą konkursy jakieś? Nie no, jeżeli będzie impreza, to konkursy będą. No tak. ZUS nie ma, musimy z pana nowego ona dyrektora. Ona nam powie, co zrobić, żeby tak było jest. Fajnie. Nie, jeżeli będzie impreza, jeżeli do tego dojdzie, na pewno konkursy będą. Tak. Na razie nic nie chcę wypowiadać więcej na filmie, bo nie wiem. Z Tomkiem jak uzgodnię więcej, to będę mógł powiedzieć, bo nie mogę nic obiecać. Jak coś obiecam, to później, bo ktoś będzie mnie za rękę trzymał, że tak, powiedziałeś, tak będzie, a tak nie ma. Jak będziemy mieli uzgodnione, to wam powiemy. Dokładnie. Ale widzimy się na 3 tygodnie, słuchajcie.
na naszej imprezie youtuberami i myślę, że z wami. Do zobaczenia, trzymajcie się. Dobrego, zdrówka dla wszystkich. Hej.